i ze swoim przyjacielem z klasy. Nasza szkoła oferuje 6 różnych profili po szkole podstawowej. Klasę 0A, czyli klasę wstępną, która przygotowuje do klasy dwujęzycznej, ucząc uczniów 19 godzin tygodniowo francuskiego. Klasę pierwszą B o profilu Math Geo Ang, której drugim językiem jest język hiszpański bądź francuski. Klasę pierwszą C o profilu His Geo Vos, której drugim językiem jest język francuski. Klasę pierwszą D, czyli klasę dwujęzyczną, co oznacza, że niektóre przedmioty są nauczane w języku francuskim, o profilu Biolchemmat. Klasę pierwszą E o profilu również Biolchemmat, której drugim językiem jest język francuski. Oraz klasę pierwszą F, która jest również dwujęzyczna, tylko tym razem rozszerzenie to jest His, Pol, Ang. W naszej szkole można się uczyć francuskiego, hiszpańskiego, angielskiego i łaciny. W naszej szkole są 34 sale lekcyjne, 2 sale gimnastyczne i mamy 2 piętra. Na której odbywają się lekcje wychowania fizycznego i SKS-y. Jest ogromna, a odbywają się na niej także akademie i wszelkiego rodzaju APL. Tutaj ćwiczymy podczas lekcji wychowania fizycznego, a także nasze dzieci wolne, gdy tylko mam na to ochotę. Nasza stołówka oferuje catering. Do wyboru mamy 4 rodzaje dań. Zwykłe, wegetariańskie, bezglutenowe i bezmleczne. Na wprost od stołówki mamy korytarz z salami lekcyjnymi. Po lewo, w chłodne dni można zrelaksować się na kanapach, a w bardziej słoneczne razem ze znajomymi cieszyć się świeżym powietrzem. Powiem Wam trochę o ogrodzie szkolnym, jak spędzamy tu przerwy i lekcje. Najbardziej lubimy spędzać przerwy, integrując się z naszymi znajomymi, a także jedząc i śmiejąc się na boisku szkolnym. Często także gramy w ping-ponga. Gramy także w piłkę nożną. Na przykład odpoczywać. Lubimy biegać. Siedzimy także, integrujemy się na boisku na przerwach. O
odpoczywając, także medytujemy. W naszej szkole okazjonalnie przeprowadzone są dni tematyczne, takie jak Dzień Dresa, Dzień Piżamy, bądź Dzień Przybierania się za postać z bajki. Na przerwach panuje super atmosfera. Muzyka puszczana jest z radio węzła, można też tutaj kupić ciasteczka, a my wspólnie spędzamy czas i integrujemy się na naszych kanapach. Co najmniej raz w tygodniu otwieramy naszą szkolną kawiarenkę przerwę. Jest ona prowadzona przez uczniów. Dzięki nam możecie delektować się pysznymi ciastami i kawą przyrządzoną na miejsce. Dodatkowo Radio Węzeł Szkolny puszcza na każdej drugiej przerwie muzykę, o którą prosicie wy na naszym Instagramie. To jest przerwa. Wszyscy, którzy lubią pracować na rzecz szkoły, przychodzą tu, mogą się zgłosić, piec ciasta i robić kawę, sprzedając ją i zbierając pieniądze na wsparcie fundacji charytatywnie. W Sępołowskiej możemy rozwijać wszystkie nasze zainteresowania z przeróżnych przedmiotów. Do najciekawszych należy kółko z łaciny czy z podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie chwalą sobie także międzyszkolne kółko biologiczne czy także kółko z języka polskiego. Rodzaje wyjazdów. Pierwszy to są wymiany. Mamy wymiany ze szkoły w Grenoble we Francji i w Nantes, także we Francji. Także bardzo często są organizowane wycieczki do Paryża. Oraz mamy jeszcze wyjazdy do Rzymu, organizowane przez naszą siostrę. Są to wyjazdy krajoznawcze do Rzymu i okolic. Nie tylko nasz ogród jest zielony, ale także nasza społeczność jest zielona. Sępo dla klimatu to nie tylko teoria, ale także praktyka. Samorząd uczniowski przed każdym strajkiem klimatycznym organizuje wyjścia na strajki. Dodatkowo nasza szkoła brała udział rok temu w programie Agendy Klimatyczne organizowanym przez Civis Polonus i Miasto Stołeczne Warszawa. Dodatkowo mamy zielony zespół w naszej szkole, który składa się z uczniów, którzy działają na rzecz zmniejszenia śladu węglowego naszej szkoły. I ogólnie bardzo dbamy o to, żeby szerzyć wiedzę wśród uczniów dotyczącą katastrofy klimatycznej, bo jest to przyszłość, za którą my odpowiadamy. Jestem Julka, chodzę do klasy dwujęzycznej i rozszerzam matematykę, geografię i biologię. Cześć, jestem Zosia, chodzę do klasy pierwszej B o profilu matematyczno-geograficznym z angielskim. Cześć, jestem Martyna i chodzę do klasy pierwszej D w Sępołowskiej. Jestem na profilu matgeobiol i do tego rozszerzam francuski. Cześć, nazywam się Marysia, drugi rok uczę się w Sępołowskiej i rozszerzam biologię, geografię, matematykę oraz francuski. Jestem Julka i rozszerzam WOS, geografię i historię. Jestem Johnny, rozszerzam geografię, biologię i francuski w Sępołowskiej. Poza szkołą jestem tańcerką towarzyską. Moją pasją jest taniec, a dokładniej modern i jazz. Trenuję około 3 godziny dziennie, 4-5 razy w tygodniu i jeżdżę na różnego rodzaju zawody i turnieje. Aby pogodzić naukę z tańcem, staram się robić wszystko na bieżąco i nie mieć zaległości. Moje pasje to śpiew i pływanie synchroniczne, które jest połączeniem pływania, gimnastyki i tańca. Na zajęcia wokalne chodzę raz w tygodniu do Pałacu Młodzieży i trwają one 2,5 godziny. Natomiast pływanie synchroniczne trenuję w klubie sportowym Mazowia Synchro. Treningi w basenie mamy 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny i 2 razy w tygodniu mam godzinę gimnastyki. Realizować swoje pasje mogę dzięki temu, że nie mam nadmiaru nauki. Mimo, że sporo czasu poświęcam na swoje pasje, to udaje mi się na spokojnie zrobić wszystkie zadania i jeszcze znaleźć czas na odpoczynek. Moimi największymi pasjami są aktorstwo, taniec oraz śpiew. Na nauce dziennie spędzam około 2 godziny, minimalnie. Na moich pasjach dziennie byłoby bardzo ciężko powiedzieć, ale tygodniowo na samych zajęciach spędzam około 8 godzin. Dodatkowo to, co ćwiczę sama w domu, więc myślę, że jest to około 10 godzin tygodniowo. Moimi pasjami jest gra na wiolonczeli,
nauka tańca, ale też kursy polskiego języka migowego oraz tworzenie projektu społecznego o kulturze i społeczności osób głuchych, co łączy się z jeszcze dodatkowymi aktywnościami, takimi jak prowadzenie zajęć w przedszkolu. Moją pasją jest siatkówka. Koordynuję także projekt w ramach Olimpiady Zwolnionych z Teorii o nazwie Green. Łączę tą naukę razem z rozwijaniem moich pasji. Jedną z nich jest przewodzenie samorządu uczniowskiego tej szkoły. Dodatkowo jestem członkiem młodzieżowego strajku klimatycznego. Jestem także jednym z koordynatorów młodzieżowej grupy międzynarodowej zajmującej się edukacją klimatyczną i także udzielam się w naszej dzielnicy, na Żoliborzu. Z bardzo praktycznego powodu, że jest blisko. Moi rodzice chodzili do tej szkoły oraz bardzo chciałem właśnie iść na rozszerzenie biologię i geografię, bo w przyszłości chcę się zajmować energią odnawialną. Wybrałam tę szkołę szczególnie z powodu francuskiego, ale też wymian i słyszałam bardzo dużo o niej dobrego, także o atmosferze. Ponieważ jest tutaj rodzinna atmosfera i dobrze się w niej czuję, a także ma unikatową klasę wstępną, dzięki której nauczyłam się języka francuskiego. Wybrałam tą szkołę, ponieważ chciałam dobrze nauczyć się francuskiego. Bardzo podoba mi się rozszerzenie, na którym jestem i słyszałam same dobre opinie. Sępołowską wybrałam dlatego, że szukałam kierunku mat geoangst francuski, a także żeby mieć dobry dojazd do szkoły i aby była ona w miejscu, gdzie będzie można robić również coś ciekawego po lekcjach, na przykład pójść do Arkadii czy pobliskiej kawiarni lub lodziarni. Mimo że zanim przeszliśmy na lekcje zdalne, do szkoły chodziliśmy niecałe 2 miesiące, to już odczułam, że nauczyciele dobrze uczą i są pomocni, a na przerwach jest miła atmosfera. Dlatego bardzo się cieszę, że wybrałam tę szkołę i wszystkim jak najbardziej ją polecam. Wybrałam tę szkołę głównie ze względu na dojazd, ponieważ mieszkam poza Warszawą, ale też ze względu na wysoki poziom francuskiego. Teraz z perspektywy czasu widzę też, że pozwala mi ona łączyć pasję z nauką. Wybrałam tą szkołę ze względu na to, że tak naprawdę moja mama bardzo chciała, żebym poszła do tej szkoły. Ja chciałam pójść do szkoły z klasą muzyczno-teatralną, to znaczy nie byłam pewna, do której wolę pójść. Miałam obie bardzo blisko na liście, jedno po drugim i zastanawiałam się, którą dać wyżej, ponieważ jednak była większa szansa, żebym do niej poszła. I moja mama nalegała, żebym jednak dała Sępołowską wyżej, ponieważ do niej było się dużo trudniej dostać. Ale nie żałuję, bardzo się cieszę, że jednak się dostałam tutaj i bardzo się cieszę, że dostałam się do klasy zerowej z językiem francuskim, ponieważ jest to język, który pozwoli mi dalej rozwijać moje pasje.